przez te ostatnie 15 lat nawoływałem, żeby do kosza wyrzucić ustawę o podatku od towarów i usług, twierdząc, że ona jest nienaprawialna. W zeszłym roku wykrzyczałem, co prawda było to jesienią, bo pandemia i tak dalej, wykrzyczałem, że rok 2022 będzie rokiem doradców podatkowych. Pomruk aprobaty uzyskałem na sali, natomiast wyobraźni nam nie wystarczyło, żeby przewidzieć to, jaką gehennę twórcy prawa podatkowego wygenerowali przedsiębiorcom. Przedsiębiorcom, samorządowcom, uderzając bardzo drastycznie w budżety samorządów. I czy przedsiębiorcy sobie z tym wszystkim radzą? Spróbujemy sobie, jak sobie radzą, spróbujemy sobie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Agencja Rozwoju Pomorza bardzo konsekwentnie realizuje również to zadanie, które przyjęła na siebie wiele lat temu, organizując tutaj w Gdyni forum przedsiębiorstw, bo chcielibyśmy, aby to była też forma dialogu, a nie tylko takiej dyskusji jak z katedra. Że chcielibyśmy usłyszeć, co mają też do powiedzenia przedsiębiorcy, co mają też do powiedzenia ludzie z otoczenia biznesu, zwłaszcza w zmieniającej się sytuacji warunków gospodarowania w Polsce. Potrzebujemy bezpośrednich relacji, takich choćby jak tutaj. Potrzebujemy emocji, które pojawiają się na waszych twarzach, czy na naszych twarzach. Potrzebujemy, krótko mówiąc, uśmiechu, być może grymasu, niezadowolenia. Taki kontakt bezpośredni jest na pewno cenną wartością. Nasze forum to nie tylko miejsce omówienia problemów dzisiejszego świata gospodarczego, ale też chcemy pokazać rozwiązania dla firm w postaci dostępnych dla nich narzędzi w ramach realizowanych z regionalnych środków Unii Europejskiej, które będą do Państwa dyspozycji. Mam nadzieję, że dość szybko. Gdynia, ta legenda polskiej niepodległości ekonomicznej, gospodarcza ikona, jest niewątpliwie właściwym miejscem do spotkań przedsiębiorców i mam nadzieję, że Państwo również tak na to patrzą, a w szczególności w tym miejscu, które jest również wyrazem naszej współpracy. Żyjemy w trudnych czasach, to banał, nie trzeba tego powtarzać. Myślę, że samorządy bywają dotknięte nieco ciężej i poważniej otoczeniem legislacyjnym, z którym się spotykamy, niż przedsiębiorcy, ale to właśnie dzięki naszej współpracy jesteśmy w stanie, w co wierzę głęboko, mimo wszystko te trudne czasy przetrwać i doczekać prawdziwej wiosny, która z powrotem przywróci uśmiechy na nasze twarze.